W tej części przedstawimy jak wygląda menu główne programu HagerCAD. W hierarchii folderów, która znajduje się po lewej stronie, możemy znaleźć ostatnie projekty oraz archiwum. Właściwości projektu znajdziemy w zakładce Właściwości. Wszystkie projekty znajdują się na liście projektu. Aby wyszukać konkretny projekt, możemy użyć do tego filtrów. Po prawej stronie, w ukrytym menu, możemy znaleźć szablony projektów. Mogą one zostać wykorzystane przy tworzeniu następnych projektów, aby skrócić czas ich tworzenia. Jeżeli klikniemy na przycisk w prawym górnym rogu nad zakładką Szablony projektów, widok zostanie zminimalizowany. Jest to przydatna funkcja, jeśli wykonujemy projekt na laptopie. Aby powrócić do domyślnego układu, wybieramy zakładkę, projekt i ponownie wybieramy przycisk w prawym górnym rogu. W oknie projekt możemy znaleźć następujące pola: nowy, otwórz, kopiuj, usuń, szukaj, kompresuj. Możemy również zmienić wersję projektu, wybierając zmień wersję, aby zarządzać inną wersją tego samego projektu. Jeśli nasz projekt jest skończony, możemy go wysłać przez e-mail, wybierając pole Wyślij przez e-mail. bądź zapisać na pamięci USB, wybierając pole Wyślij do folderu. W oknie Narzędzia możemy edytować modele dokumentów, na przykład aby załączyć je w wiadomości e-mail do klienta. Wybierając pole Edytor danych użytkownika możemy zmienić informacje na temat firmy współpracowników oraz sprawdzić ceny. Pola, edytor symboli oraz edytor etykiet służą do tworzenia symboli na schemacie i etykiet na obudowie. Zostanie to szerzej wyjaśnione w kolejnych filmach. Lista projektów może zostać skopiowana bądź wyeksportowana. Kopiuj listę projektów. W oknie, widok. Jeżeli wybierzemy pole, wyświetlanie początkowe, Wszelkie zmiany zostaną zresetowane i powrócimy do widoku początkowego. Każde okno możemy przenieść w dowolne miejsce chwytając lewym przyciskiem myszy za jego nagłówek. Na przykład, okno, właściwości możemy przenieść na prawą stronę, bądź zaczepić u dołu strony. W oknie lista projektów można dostosować widok kolumn. Klikając w Pokaż Kolumny, można wybrać. Które kolumny mają być widoczne bądź ukryte. W oknie, ustawienie. Wybierając pole, folder Moje projekty możemy zobaczyć miejsce, w którym zostanie zapisany nasz projekt. Wybierając pole, opcję automatycznego zapisu i odzyskiwania możemy ustawić funkcję automatycznego zapisywania oraz przywracania. Jest to ważna opcja. Gdyż w razie błędu programu dane wprowadzone do projektu zostaną zachowane. Ważne jest ustawienie połączenia internetowego, aby otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach.